Słuchacie podcastu Luźno przy Kawie. Pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. <laughs> Ale zrzuciłeś to, no. <laughs> perfect timing. Perfekt timing, Ludwik, po prostu wyrzucił e, telefon, posłuchajcie. Nie, nie zniszczyłeś go sobie? nie, nie bo jest zabezpieczony. A właśnie. Masz ubezpieczenie. Widzisz, o, masz ubezpieczenie, tak? Zabrakło, eee, zabrakło nam, eee, drogi Ludwiczku, eee, Twoje czapeczki. Tak, właśnie. Spojrzałem, że jest. Spojrzałem, problem, ale że o czymś zapomniałem. Ma. Cześć, dzień dobry, witamy Was w podcaście Lużne na Z tej strony doktor Adam Bordeaux. Bordeaux. Rodwik Miński, przepraszam za kolegę. Przepraszamy bardzo. Drodzy Państwo, dzień dobry, witamy Was kochani. W piątym sezonie i pierwszym odcinku. 111 odcinek w serii. I to jest jedyne, co mieliśmy Wam dzisiaj do powiedzenia. To, to, to by było na tyle. Jezus, co? nie mogę, ja nie mogę tego słuchać. Posłuchajcie, kabel mi się trochę rozjechał. Jak mi się rozjechał kabel, to po prostu tragedia. Tak, i przeżyliśmy przed chwilą chwilę grozy, ponieważ po raz pierwszy od kiedy pamiętam. Może zdrówko, kochani. W studio zabrakło internetu. I tak. Był, był, była chwila grozy. Zabrażamy Was zresztą na, na naszego Instagrama, bo tam na tym Instagramie dzisiaj nie, były of the no, tak, scene. Tak. Nie zdążyłem, zdążyłem rzucić, ale, no ale to zapraszamy. No, to wrzucę zaraz. No wrzuć ja, to zaraz. Ja nie no. jestem dobry w multitaskingu. Nie jesteś? Nie. A ty nie umiesz odpowiednio zarządzać swoim czasem? Nie, nie przeszkadzaj mi, ja w tej chwili oddycham. <laughs> Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. E, kochani, bardzo was serdecznie witamy. Witamy też te, co. Ty, ty, wróć tym osobom, które do nas dołączyły. Jest nam, jak zawsze, super miło Was gościć razem z nami. W ten środowy około godziny 19.20 e, nagrania. Jesteśmy punktualnie, jak zwykle. Dzisiaj dobra kawa jest, posłuchajcie. Weronesi. Yy... Ale o tym yy, za chwileczkę, bo dobry deal jest dla Was, posłuchajcie. Yy, dobrze. Yy, dużo fajnych rzeczy. Jak zawsze. Ludwik, jak Ci minął tydzień? Yy, za szybko, dziękuję, jak zwykle. Za szybko, nie? No. Bo to, to, ale... ale był długi weekend podobno, nie wiem, bo mnie to nie dotyczy. I znaczy, ja też nie, nie pamiętam. Dotyczyło. A jak, teraz, jak racę? No podobno spektakularnie. Ale Tobie się też udało coś odpalić? Nie, bo ja nie mam takich zdolności ani kompetencji. <laughs> Bo ja mało na stadionach przebywam. Wiesz? Aha, no to jest całe. Ja tam wiesz. Ja tak. wszystko raz boisko, takie tylko znam hasło, ale to. Nie, nie <laughs> Ponad wszystko. Nie z doświadczenia. No dobra. E, posłuchajcie. E, nasi kochani, dziękujemy, że nas odtwarzacie. Dziękujemy, że nas oglądacie. Chciałem to powiedzieć na wstępie. I przejdę teraz do bardzo istotnych rzeczy, a mam e, dużo rzeczy na temat e, Adasia. Mianowicie, chciałbym powrócić do. E, Jakiego Adasia? Małysza? No, mówię o sobie. A. Chciałbym powrócić do Aventura Aikos. I miłe zakończenie. A może powiedz, jakby ktoś nie słuchał odcinka numer 87 chyba. To, to się Ludwiczku, jak ty pamiętasz. Bo ja robiłem na prezentację ostatnio i, i tu układkę rzuciłem. Weź zapis 345 i no. chciałbym powiedzieć tak. Aventura Aikos, posłuchajcie, kto nie słuchał odcinka i nie wie czym była Awantura Aikos, to tylko odpowiem, że... Uzewnętrzniałem się, jeżeli chodzi o produkt premium, jakim jest substytut fajeczek. A tym substytutem fajeczek jest właśnie elektroniczny papieros, do którego nakuwamy wkłady. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają, żeby szerzyć niezdrowe. Ten taki wkładzik, który nabija się na grzałeczkę, on się rozgrzewa. I to jest tzw. tak zwane urządzenie jakoś. Tak, to minę robi ten, który po prostu na wizji pali papierochy. I nie tylko. Ale taki Joe Rogan polski. Dziękuję. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha! Dokładnie tak. I posłuchajcie, mm, jakieś trzy tygodnie temu, po dość intensywnej odmowie w dwóch mailach przez firmę ICOS wymiany podgrzewacza, który mi po prostu notorycznie nie chciał się podgrzewać w żaden sposób i o tym żeśmy też mówili, yy, nagraliśmy odcinek, w którym poświęciliśmy temu dość dużo, dość dużo czasu, zresztą też daliście swoje odpowiedzi na ten temat. I, i, I dostałem jakby nagrany odcinek, więc wysłałem znowu komentarz w odpowiedzi już na nieuznaną rękojmię, bo została mi przekazana informacja, że niestety gwarancji nie będziemy tobie rozliczali, drogi chłopie. Ja powiedziałem dobra, no cóż, no to jakby jak nie mamy... Bum, te... rękojmia. Bum, rękojmia, więc próbowałem, u... właśnie powołałem się na rękojmie w tym wypadku. No. I powołując się na rękojmie okazało się, że no też nie chcieli mi tego w żaden sposób uznać. I teraz tak, co zrobiłem? Yy, wysłałem im link do odcinka, pisałem, no fajnie, że tak traktujecie, tak pokrótce wylałem wiadro wszystkiego, czego się tylko dało, tak w myślę naszych ukochanych social mediów yy, i. Chyba dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu tak naprawdę dostałem maila, że drogi panie, serdecznie gratulujemy, uznajemy rękomię za zasadną po trzecim napisanym mailu, który był. Nie wiem, może przesłuchali naszego odcinka, więc jak nas słuchacie, to e, pozdrawiamy. I rzeczywiście zgłosiłem się, nawet e, już też wprowadzili zmianę, w którą wyrzuciłem wiadro po że do firmy w Gdyni, w centrum Gdyni nie potrafił przyjechać, bo że nikt nie dojeżdża. I nagle się okazało, że jednak dojeżdżają. I przyjechał pan, podbiorowiec naszego... E, Manualnie klimatyzowanego studia i dostaliśmy, mm, i dostałem nowy, nowy podgrzewacz. I teraz tak, wszystko trybi. Chciałeś przeprosić. Ale Ludwiczku, tak? nie, nie, przeprosić nie chciałem. Wiesz, że jestem człowiek update, nie? Tak jak wy wszyscy wiecie. I teraz Ludwik. Jest nowy. Nie, 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 nie. Wyobraź sobie, że Aikos. Pani ze mną rozmawiając na iTwo zapytała się, czy wiem, że mogę zupdateować swojego Aikosa? A ja powiedziałem. Nie mam zielonego pojęcia, ale wysyłaj link. Będę update'ował. No I na czym polega update Aikosa? Pani, Pani mi wysłała, no nie wiem, no, może trochę lepiej podgrzewa. Znaczy się nie zostało wyjaśnione. Jak to piszą, w jak to piszą na przykład przy nowych softcie, udoskonalenie i poprawki. 20 szybszy. Na przykład w podgrzewaniu. No. Ale jest aplikacja, która odpala się normalnie Przema na Macu, na Windowsie, aplikacja. na wszystko. Mogę też sobie przez iPhone'a, przez iPhone'a zrobić update, przez Bluetooth'a yeah. połączyć się. I tak naprawdę mogę zrobić tak zwane automatyczne czyszczenie. Mogę sobie ustawić trybie wibracji i jakość świecenia lampek. Mogę zrobić ustawić zegar w Ajkosie, który mi w nocy przyciemnia lampki i nie tak mocno nie rażą w twarz. Jaki kraj taki metavers. To <grym> o tym też dzisiaj posłuchajcie rozmawialiśmy, tak mniej więcej to wygląda. Yy, no więc. Yy, sprawa... co, chciałeś przeprosić państwa za to, że. Nie, nie chciałem. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem człowiekiem update'u, więc. Yy, nie wiedziałem, że można jej koza. Tak naprawdę, pomyślałem, że jest to urządzenie, które wykonuje podstawowe zadanie, w którym jest nabijamy wkład tytoniowy, podgrzewamy ten tytoń, no. wdychamy ten aromat, bo to mhm. tak ładnie jest napisane w tym przekazie aromat. marketingowym, który tam się pojawia, no i potem następuje wyłączenie, wyciągnięcie wkładu i zaczekanie, aż się załaduje ponownie. No i co? No i. Nie wiedziałem, że można zrobić update'. A tu się okazuje, że w takim miejscu, w takim urządzeniu też można zrobić update. No więc informuję tylko, jeżeli ktoś z Was, ma iKOSa, może go podłączyć pod komputer i zrobić update. Aha. Wyrzyci, a, ty wziąłeś przez sw... a ty wziąłeś swojego, żebym ci zrobił nie, update? Nie, Bo ja nie używam tego. Aha, ty używasz też GLO albo cokolwiek nie, innego. Ja używam analogowych papierosów. Używać. Tak to mniej więcej wygląda. No. no dobrze. To tyle, jeżeli chodzi powrotu z awantury o kasę. Mhm. Dobrze, robimy 8 Co 24. wydarłeś mordę, to twoje, nie? No tak, zawsze to działa. Wiadomo. Dobrze. Masz przegląd Twittera? Mam krótki przegląd Twittera tak naprawdę, bo i przegląd Twittera się pojawił. I teraz tak, poczekaj Ludwiczku, bo się zgubiłem w akcji. Tutaj jest. Bardzo mi się spodobał, tylko teraz czekaj, bo mi się oczywiście otwiera aplikacja Twittera, nie otwieram się to w przeglądarce. Aj, to tragedia po prostu współczesna. Otwiera mu się aplikacja, nie w przeglądarce. Copy link. Proszę bardzo, wklejmy go sobie tutaj, żeby wszyscy, co są z nami na wizji, mogli zobaczyć. Coś tu się wydarzyło z tego. Bardzo, a, mi się pod... bardzo, mi się, bardzo mi się spodobało. Posłuchajcie to też jakby dam wam do. Pokazuję wam i przeczytam tym, co są z nami w tym elemencie audio. Pizza Giuseppe. Bardzo fajnie się uzewnętrzniłem w jakiś sposób, pokaza... wiem, widzę, że tego nie widać dla tych co jest, dlatego postaram się to częściowo o, no. się to częściowo przeczytać ale chciałem tylko powiedzieć że pizza giuseppe wstawiła na twitterze czy znaczy tak naprawdę to było na facebooku ale ktoś to powielił e, Wojtek Żubr Boliński zaszczepiony w chuj taki ma nick bardzo ładny nick bardzo. Wojtek Pizza Giuseppe pisze coś takiego posłuchajcie nie ma większego, nie ma większego koszmaru dla mnie dla admina niż nowy trend w social mediach czy inna okazja do post real-time marketingowego. Serio. To życie w ciągłym stresie, że po południowej drzemki wyrwie mnie informacja, że trzeba podpiąć się pod jakiś trend i się zaczyna robienie fikołków i szukanie sprytnego połączenia między pizzą a tym nowym serialem czy innym morsowaniem. Pizza Giuseppe jest okrągła, a ten serial taki fajny, że tak na okrągło by się mogło go oglądać. Hi, hi, hi. Dyskusje wokół premiery są gorące, tak jak nasza pizza cztery sery hot. Hihihi. Hi, hi. No błagam. Ale najgorsze jednak są wybory młodzieżowego sowa roku, zwane inaczej corocznym festiwalem cringe'u i koszmarem chyba każdego działu social media. Wszystko jedno, co się wymyśli. To publika i tak napisze, że Koleś od marketingu ma chyba 150 lat i w ogóle o co chodzi. A no dokładkę, co drugi komentarz to gif. How do you do, fellow kids? Strach myśleć, jakie słowo wygra w tym roku. W sumie fajnie by było, jakby to był cringe, wtedy wszystkie posty z tej okazji będą przynajmniej trafione i nikt się nie doczepi. Hehehe, <laughs> szachmat, fellow kids. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Fajna taka odpowiedź, bo rzeczywiście ten real marketing, my też na to zwracamy często uwagę. To jest fajne, fajne takie podrzucenie tego elementu. Oczywiście zebrało też dużo lajków, udostępnień, zapewne komentarzy. Nie trafiłem, znaczy nie wchodziłem na profil pizzy Giuseppe, bo jakby nie, to się to odnosiło, ale... Ale to jest taka trochę incepcja, co? Trochę incepcja. Wiralowy staje się wpis o trudach robienia marketingu wiralowego. To się zgadza, tak naprawdę tak, bo to tak naprawdę jest, więc robisz wiral wewnątrz wiralu, który i tak zostaje wiralem. A, ciekawe. No, incepcja incepcją. A ty widziałeś y, zestaw y, z tych słów? Y, nie. Na słowo roku? Nie, to ty zaraz masz, to zaraz powiesz, ja tylko jeszcze... Mogę powiedzieć. Też się te... przywitam też z Natalką. Natalka napisała się Mandero Chłopaki. Chciałem się tylko przywitać, jutro powrót do ojczyzny, czekamy z niecierpliwością. Y, mam nadzieję, że masz że zakupiłaś w tych ciepłych krajach kożuch i czapkę, uszatkę, y, welczągistkę, bo jakby wysiądziesz się się. z samolotu, to będzie tragedia, nie? Tak. Dobra, no to dawaj. No wiesz jakie są... <grych> no dawaj, są przy... na zrobimy na ciebie zbliżenie. Jednym z, z kandydatów do słowa, słowa roku jest 60. <grych> 60? Tak. To tak jak 50. Nie, od, to jest od artykułu 60. kodeksu karnego. Dotyczy? Donosiciela i skarży te inne. A, czyli konfidenta. No, tak jak ostatnio, sensie. nie będę cytował od kogo dostałem informację, bo ktoś coś powiedział, kto coś mówił. I ja mówię, no to jak wiesz, no to możesz mi więcej mówić. A ta osoba powiedziała, nie będę konfidentem. O, to ładnie no stop konfidentom tak stop konfidentom tak z no naszego jest podwórka na przykład, jest słowo cringe no. jest słowo boomer coś dla ciebie i dla mnie tak tak ja jestem też boomerem dokładnie mhm. essa, essa easy foliarz, tak. gituwa fogchamp <laughs> nie wiem dlaczego ale, ale jest ale jest śpiulkolot na przykład to jak ktoś fo followuje make life harder to wie czym jest śpiulkolot ja nie wiem czym jest. No, że jest przygotowania do szpilkolotu, jak, jak on kończy tą, ten swój dzień wrzucenia memów i różnych innych mm -hmm. dziwnych rzeczy, to wrzuca jakiegoś tam tam powiedzmy zwierzę, które się szykuje do snu i ty też masz iść do snu. I są przygotowania do śpiłkolów. Czekaj, musisz powiedzieć powoli: śpielkolotu. Śpiórkolot od spania. Nie, dobra, ja jestem. Y... Ale jest też twoja stara, na przykład. Ale i to jest słowo roku? Jest, to, jest A to słowo, to słowo, to słowo roku. roku było w 97. No, może dlatego właśnie typ na Giuseppe Marketing pisze, że to jest konkurs dla Boomerów. Zresztą, twoja stara jest, mówi, twoja że... stara jest taka duża, że łatwiej ją przeskoczyć niż obejść. Yy... E, łatwiej ją obejść niż przeskoczyć. Yy, czekaj. Twoja stara jest taka gruba, czekaj, że łatwiej. Nie, nie, hmm? Ja nie pamiętam już. Tego, ale... A to było dużo takich, nie? No, jak, jak widać, przodowałeś. E, twój, twój stary jest tak głupi, że kupuje bułki na Allegro. A teraz się kupuje bułki na lekarstwie. No ja wiem, ale kiedyś to było ej, taki, ten ale przepraszam. Coś tym jest rzeczywiście, że jeżeli. bo to jest w ogóle plebiscyt na słowo roku, tylko na młodzieżowe słowo roku. Mm -hmm, mm -hmm. No i jest taki problem, że rzeczywiście, jeżeli ktoś, wiesz, jest jakaś kapituła, to już mm -hmm. wyklucza młodzieżowość tego, nie? Chociaż z drugiej strony, wiesz, no, część z tych słów rzeczywiście musi być używana przez młodzież. Ja nie wiem, nie zaliczam się już dawno. Ty się nie zaliczasz? Nie. No więc. No. Więc, jakby pytanie jest, pytanie jest zasadne. Ja często śledziłem, posłuchaj, ten plebiscyt nowych słów, które jakby będą wchodziły w język potoczny. Tylko, one są językiem potocznym, to po co wybierać ten język? To, to po co to wybierać? Rozumiesz? No, to czy, no, wiesz, na pewno ch chyba to już nie są te czasy, żeby w ten sposób skracać dystans o i do, y, trafiać do młodych. Nie? No, dlatego jakby myślę, że oni wiesz. i tak mają swoje w głowie i tak naprawdę wiedzą, jakich ten, więc y, pytanie, czy je, jeżeli bardziej, ten plebiscyt tak. jest robiony w social mediach, nie wiem, w TikToku, na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, to możemy tak naprawdę o tym mówić. To nie? znaczy, to jest przede wszystkim plebiscyt organizowany przez wydawnictwo naukowe PWN. No, to ja wiem, no. I, wiesz, jakby... No... Są oczekiwania, nie? Chyba jednak od no, pewnych być, instytucji. No. Oczywiście, że tak. To może się zajmijmy innymi rzeczami niż tak. <noise> e, dobrze, e, przejdźmy do następnego tematu, mój drogi Ludwiczku. Co masz następnego? E, 15 minuta zrób. E, tak. Ludwiczku, ty się wielokrotnie śmiejesz z technologii w naszym podcastie. Zaśmiew zaśmiewam się. Uważasz, że jakby to, co ja czasem mówię, albo to, co zostało zrobione, nie ma żadnego, że tak powiem, większego znaczenia. Yy, powiem tobie, że jakby mamy połączenie technologii z, yy, ostatnim, w ostatnim czasie ze świętem zmarłych. Jakie? Zniczę LED? Zniczę. Tu jest jakby znicze są dosyć istotne. Znicze LEDowo obrócenia. myślę, że smart home może by tam nie grał, bo trzeba by było jakiś, jakiś punkt wi-fi znaleźć, smart do, do... można <laughs> Smart funeral home. Możliwe, ale o tym nie pomyślałem, widzisz, to byłby dobry pomysł na biznes. Yy. Posłuchaj, no jakby ktoś wykorzystał AirTag'a. Wiemy czym jest AirTag. AirTag to jest lokalizator od apla, który możemy włożyć do kluczy, przypiąć w bryloczek i tak dalej. Posłuchajcie, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 10 listopada wstawiła post, że kradzieże kwiatów czy zniczy grobów niestety się zdarzają. Z problemem postanowiła się roz, rozprawić kobieta, która w zniczu umieściła nadajnik GPS. I, I metoda okazała się skuteczna. Kilka dni po kolejnej kradzieży, złodziej został namierzony. I posłuchajcie... Owaj, a się nie spodziewał, co? I tak naprawdę posłuchajcie, wewnątrz, wewnątrz znicza. Tutaj ja Jak lubię... klasyczne zdjęcie po prostu na socjale polskiej policji. Nie? Musi być typ w kamizelce z napisem policja jakby. No dobra. No nie no tak Ale, ale jest. odzyskali no, znieś... znicze. Trzeba je móc. Chodzi mi o to, że technologia pomogła, że tak powiem, rzeczywiście rozprawić się z tym odwiecznym problemem tego, że komuś jest ciężej wydać 10 ziko na znicz, tak, tylko tak, że idąc, wygląda. że tak powiem, zawija go bezpośrednio z grobu zmarłej osoby, która nie może wyjść z krypty i powiedzieć, y, oddaj mi ten znicz, nie? bo no to nie, jest dla mnie. I to jest dość, to jest no. dość dziwne. I ogólnie zastanawiam się, jaki jest sens wkładania AirTaga, który kosztuje 159 zł. Najbardziej ja spojrzałem sobie w internecie i no. będąc też y, idąc na groby zmarłych, Um, y, święto Wszystkich Świętek, to tak naprawdę przeszedłem się i sobie zobaczyłem na straganach przydrożnych, w jakiej cenie są znicze. Różne. No i dziś tam najdroższy, który wyglądał trochę jak nabój rakietowy, uh -huh. który tam u góry tak odkręcałem, ja tylko wielką klatkę, kosztował 50 zł, tam 48 czy coś takiego. Ktoś <grym> zobaczył, to by na pewno było widać, I że kogoś zależy. Te, teraz ja się w ogóle zastanawiam, znaczy. Szanuję w ogóle za pomysł. Ja bym hmm. generalnie nie włożył Ertaga bezpośrednio do... Ale poczekaj, tam nie jest napisane, że to był Rtag. Tam jest napisane, że to był nadajnik GPS. Kochany, zobacz co tutaj leży, wskazuje myszką. A jest AirTag. Jest rtag, dlatego też <laughs> o tym mówię. Mówię Tym, tym bardziej o AirTag, e, mówię o Ertagu. O, moja ulubiona I tutaj strona. tutaj są... E, Ludwika ulubiona strona, czyli Policja Kujawsko-Pomorska. Mam tam swój, swoje konto. A to można mieć konto? O no pewnie. Naprawdę? No musisz sobie przejebać. Porządnie. Albo wstąpi do policji. To w sumie spozujecie. No. Jedna rzecz jest w ogóle taka, słuchajcie, do jednej z lampek zamontowano GPS. Złodziej łyknął przynętę, a nadawany sygnał po kilku dniach od ostatniej kradzieży doprowadził do domu zuchwałego 61-latka z gminy Bukowiec, powiat świecki. O, ale lipo. Na miejscu pokrzywdzona wezwała patrol policji. Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do kradzieży, jednakże podczas przesłuchania posesji policjanci znaleźli 13 z 15 skradzionych zniczy o łącznej wartości 1000 zł. Wow. I teraz poczekaj. Znajduje 13 zniczy i te 13 zniczy kosztuje 1000 zł? To co, znicz kosztuje 100 w Prawie, no. No, ale Ty... wiesz, może tam były jakieś sprawy. Znaczy nie, no na tych zdjęciach, nie? bo słuchajcie, w, na tym zdjęciu widać, że to Krzyż są takie dość. Tak, no, to są dość takie nietypowe, z trzeba na jednym, nawet jakaś klepsydra jest, tak? E, zapisana, więc ale y, no, mamy na, jakby tutaj m, elektronika jest wszędzie, ale nawet zuchwały złodziej nie spodziewał się, że jeden z jego upów pokazuje miejsce położenia za pomocą GPS-u pokrzywdzona, wytropiła sprawcę 60 lat usłyszy niebawem zarzut uwaga zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności ale posłuchajcie jakby jedna podstawowa zada jest taka no okazuje się bo tłumacząc dla osób które może nie są świadome w jaki sposób działa airtag ja to tylko wyjaśnię że jest to lokalizator który wykorzystuje sygnał łączący się przez bluetooth z urządzeniami ale tak naprawdę z urządzeniami apple od iOSa Chyba 12, 13 albo 14. I od iPhona chyba 7 z Nie Tam jest ten Low Bluetooth Mode, który wymienia pakiety między. Jednym, a drugim urządzeniem. I tak naprawdę mm, pozycja Airtaga odświeża się co 15 minut, jeżeli mam, nie mamy go przy sobie. Ja, na przykład, jestem w stanie w tej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się moje auto, bo moje auto zostało oddane do serwisu. A przy kluczykach od, przy kluczykach zostawiłem w nabryloczku Airtaga i tak naprawdę widzę, że mój, samochód, tego... że mój samochód jest cały czas w serwisie na Odyseusza w Gdańsku Osowej, w Oplu, w Aso-Oplu. I nigdzie nie jeździ. I nigdzie nie jeździ, więc wszystko jest ok. I teraz. Nie wiem, ten 61-latek, który ukradł znicze łącznej wartości 1000 zł, również jest posiadaczem w takim razie jakiegoś urządzenia Apple, a. bo Android nie komunikuje się z Ertagiem, to chciałbym zauważyć. Więc, jako że pani z dokładnością do miejsca, gdzie się ten 61-latek znajdował z tymi zniczami, była w stanie, że tak powiem, no, odnaleźć. Więc pewnie może ktoś z rodziny 61-latka y, ma iPhoneXa i ten iPhone X łączył się z tym Ertagiem, ale w ogóle. Gratuluję, gratuluję pani, która wpadła na pomysł wykorzystania właśnie tego Ertaga do włożenia go do zniczy. Nietypowy pomysł, to jest pierwsza kwestia, ale druga kwestia, jaka za tym idzie, no kurde, czy ty byś wsadził do takiego znicza za pięć dych, Ertego, który kosztuje tam te 100, no, w no porywach, ale, w promocji za 135 ziko. Ale zyko. łącznie tych zniczy było ileś tam, 10 powiedzmy. Ja rozumiem, ale pani do jednego wrzuciła i teraz pytanie, czy pan to jumnął ze wszystkich trzech, czyli Aha. zrobił 60 60, tak? Czy, no. Nie, Aha, bo 60 czy, czy, to jest czy konfident, tak, konfident, tak. konfident, dziesione. dziesione. Czy, czy dziesione zrobił z jednego, grobu, z czy jednego z grobu, czy z kilku, bo zakładam, bo on był po prostu w jednym. Tak? A cześć, co tam się musi dziać teraz w tej gminie? tam? Gmina Nowe? Powiat Świecki, Bukowiec. W, w Bukowcu na przykład teraz mówi tak, kurwa, wy, masz te iPhony, dzieciak? A tam powiedzmy, trójka wiesz, ma iPhony 12, wypierdol przez okno, stary na 5 lat do więzienia pójdzie za znicze wszystko przez te wasze głupie iPhony. jakieś Apple i tutaj aple jakieś. jakieś po co Aples. wam te aple widzisz? widzisz Musicie kupić polskie telefony iPhony, najlepsze a jak, a jak ci matka, narodowe a jak ci matka mówiła do czego to doprowadzi a ty krzyczałeś jakiś <laughs> ty miałeś nie ale wiesz jak, wiesz jaka jest podstawowa tragedia pana 61 latka któremu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności z gminy Bukowiec nie nie wiem że pan jeszcze może kredyt wziął na ten telefon a. I, I on na niego doniósł. I teraz to nie dość, się... że jakby tak. płaci za to, że telefon na niego doniósł. Czyli nie dość, że jest dziesiąta zrobiona przez niego, to jeszcze jego telefon robi 60. To by było genialne. Nie? To jest kumulacja. Tak, ale to mi, się, to mi się przypomina ta sytuacja z Elbląga, jak ten młody, to mówiłem ci o tym kiedyś, że młody jakiś typ na Fukany jeździł samochodem po parkingu Galerii Handlowej. Nie, nie, nie mówiłeś. Chyba. Jakimś tam szybkim Mercedesem, no. nie? No i się naćpał i jeździł szybko po parkingu, w ogóle zajebisty pomysł, no ale nie no. o to chodzi. Jeździł tym samochodem po parkingu, no i w końcu nie wyrobił przy jakiejś tam prędkości pieprznął w filar, nie? Uh -huh. No, i w samochodach są teraz montowane takie systemy yy, bezpieczeństwa, które same dzwonią do służby, jak wykryją zbyt duże przeciążenia, nie? bo może coś się to stało. takiego rzeczywiście. I on dzwoni sam i zgłasza się normalnie konsultant. Nie musisz powiedzieć, ewentualnie, że na przykład jest wszystko OK z Tobą, że się tam ogarniesz. No i on chyba był zbyt mocno wykirany, więc samochód zadzwonił. przyjechała policja, sprawdziła go, okazało, że jest na i tyle. No i koniec historii. Także technologia, wiesz, trzeba uważać. Nie? Technologia technologią. Yy... Znaczy akurat to dobrze, że był taki system, który no, to z drugiej strony kręcił bączka na jakimś tam. W nie, no, nocy. wiadomo, debil no, no ale, wiesz, tak, tak. To, wiesz, wódka jest dla mądrych ludzi, nie dla baranów, no to już mu było zgadza apel. Zgadza no. się. Yy, no jest to o tyle dziwne, znaczy gratuluję pomysłu, bo ja bym się generalnie mając Ertaga, raczej używam go w rzeczach, które mam przy sobie i życzyłbym nie wpadł na pomysł, żeby go włożyć do znicza. Tym bardziej gratuluję pani, yy, która się na to zdecydowała. No, i jak widać, drżyjcie złodzieje z niczy. No, już nie jest tak łatwo to co? Już nie jest takie proste, bo miniaturyzacja i tego, że używacie iPhone X, -y, bo wszyscy chcą mieć iPhone X, -y, Apple e, nagle okazuje się, że nie jest taka po, po, pożądana. Nic tylko czekać, aż w kwiatki pójdą ertagi, w doniczki. No, to nawet no, by się przydało przykleić takiego, wiesz, tam do, do sztucznych no, kwiatów, no, albo już, cała doniczka, no, nie? Niestety. No, no, drżyjcie wszyscy. Dobrze. Życie, e, Ludwiczku. Chciałbym, żebyś wybrał, <laughs> znaczy, bo możemy jeszcze pójść w tym elemencie technologicznym, bo chciałbym powiedzieć, jak bardzo AI, sobie tutaj nawet ładnie zapisałem, Ludwiczku, może jednak maszyny nie są bardziej inteligentne od rzeczy albo ludzi w myśli Instagrama i weryfikacji twarzy. No, nie powiem, że mnie zainteresowałeś, ale jak chcesz, to powiedz. Dobrze, to 24-28, chciałbym, tak. żebyśmy przeszli do tematu tego, jak to Barbie została zweryfikowana pozytywnie, aby używać konto na Instagramie. <laughs> Instagram Video Selfie Human Verification is easily defeated by Barbie Doll. Okay. E, bo na Instagramie, jeżeli wiecie, została wprowadzona też taka funkcja, która, no, jakby, właśnie w myśl na przykład zakładania konta na rewolucie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie musimy na przykład zrobić sobie zdjęcie naszej twarzy, wysłać zdjęcie dowodu osobistego lub prawa jazdy, tak, potwierdzającego naszą osobę, to też jest coś takiego, tak zwane video verification, tak, i robimy selfie, we need a short video of your turning your head in different directions, Aha, this dobra. help us confirm that you are a real person and confirm your identity, okay. żeby potwierdzić. I tak naprawdę... Pierwszy raz o tym pisał zresztą pan Mat Nawara, którego bardzo polecam na Twitterze. On też na Facebooku ma i ma bardzo fajny e, newsletter. Zresztą polecam e, człowiek, który donosi bardzo dużo fajnych rzeczy na temat social media. Jest porządną na 60. dobrze donosi. Mhm. No. Dokładnie tak. W myśl dzisiejszego weź napisz sobie 60 temat no, 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 odcinka, żeby było. No, no, no. Video selfie verification system was recently spotted by social media. Tak? I właśnie Matt Nawara mówił, że Meta promises not to collect biometric data. Tak? Czyli nie ma zbierać tych danych biometrycznych, ale generalnie chodzi o to, że będzie jakby poprzez selfie potwierdzało to, potwierdzało że osoba jest osobą tak naprawdę. I jakby przekręcamy głowę w jedną, w drugą stronę, on tam pokazuje, że jest dobrze. I ja teraz dla tych, może co są z nami na wizji częściowo, lub też nie, tylko pokażę, to jest taki filmik. Filmik pana, który właśnie weryfikuje poprzez trzymanie lalki Barbie w kadrze telefonu. Ja ścisze nie wiem, czy go będzie słychać. A nie słychać, bo muzyka jest wyłączona. Sobiście, żebyście ewentualnie posłuchali pana. I pan tak naprawdę przekręca posłuchajcie lalkę Barbie w różne strony. Podniósł jej głowę w tej chwili. Palcami. Ja Jana została pozytywna. Więc generalnie pan rzeczywiście, rzeczywiście, posłuchajcie, zostało konto zweryfikowane lalką Barbie, tak naprawdę, od początku do końca. Konto, nie? I teraz nie jest tak źle z nami, tak naprawdę technologia nie będzie nad nami póki co rządziła. Myślę, że już to zostało częściowo załatane, ale no, chciałbyś zweryfikować konto, czy ty to, ty weź lalkę Barbie albo Kena i tak to zweryfikujesz, nie? No tak, ale to, wiesz, jakby to jest kwestia tego, że te algorytmy są, jakie są, nie? Nie, I, oczywiście, i, że taki to jest. Jakby ciężko jest oczekiwać, wiesz, to pamiętam, jak był taki czas, że rząd Wielkiej Brytanii chciał koniecznie wypowiedzieć wojnę przeciwko pornografii w internecie i zaczęli tworzyć te takie filtry, żeby wy wykrywały kolor skóry. Tak. Nie? I nagle, tak. I nagle się okazało, na przykład, że siedzisz w robocie i masz ten filtr założony, żebyś nie oglądał Pornhub'a po godzinach, albo w godzinach pracy, i nie mogłeś wyświetlać obrazów mandarynek i pomarańczy bo były identyfikowane przez ten filtr jako odcień koloru skóry, bo są ludzie, którzy przesadzali z samoopalaczem i też mają pomarańczowe twarze. Nie? Mhm. Także. No, ale śmiesznie. No, no, śmiesznie. Śmiesznie, więc śmiesznie. przejdźmy do następnego elementu około technologicznego. Posłuchajcie, bo dzisiaj trochę prześmieszczą nam się robi, więc Ludwiczku 2804 poproszę. Tak. I chciałem sobie powiedzieć, że rząd wprowadza nowy program, który się nazywa Paczka Plus. O! O! I, w, i co będzie w tej paczce? Paczka Plus, posłuchajcie, tak naprawdę prezentuje nam się Orlenomat. Orlenomacie, otwórz się, posłuchajcie, Sekurek donosi e, w dniu wczorajszym, czyli we wtorek 16 listopada, doniósł w Pobianicach e, przy stacji Orlenu e, był paczkomat, ale tak naprawdę Orlenomat, e, w którym e, umieszczał sobie. Ale oni paczki. nie mogą tak o, nazywać, nie? Orlen... Nie, no mogą nazwać to Orlenomat. Ale nie było tak, że pan Brzoska i ta ekipa z inicjatywą mówili, pa paczkomat. Że, wszystko, że to, co się kończy na mat, to, to nie może być? No to nie co, farby matowej nie może być? Nie, to, co się kończy Pumat. na mat. Ale nie można na przykład zrobić borodomat. Dlaczego nie? I wysyłać tam do Hanki Rzeczy, nie? No do ciebie. No nie, no bo się Brzuszka w dojedzie, no. dojedzie. mnie. Ale dobra, no obajdka nie dojadą, no? No go się nie da dojechać. I tak naprawdę posłuchajcie, no jakby. program są Właśnie, poczekaj, daj mi to powiedzieć temu, co nas nie oglądają albo. Nie do... Chcecie to 28 minuta na YouTube, możecie sobie na to spojrzeć. Sekurak właśnie i na naszej stronie też jest link do tego. Na Facebooku wstawił właśnie zdjęcie spotet pabianice i to jest paczkomat, no. Orlenomat niech będzie, czyli po prostu w myśl tego, co stworzył pan brzuska. To są właśnie paczkomaty, tylko zapewniane przez. Pana Obajtka, czyli właściciela marki Lotosu i Orlenu, tak, mówimy tutaj o spółce paliwowej. I tutaj jakby jest komentarz od właśnie od osoby, która zrobiła zdjęcie, że ktoś, kto sobie zamówił rzeczy do Orlenomatu. Tak naprawdę, no, ktoś może skorzystać z programu Paczka Plus. Radzę nie korzystać z automatów paczkowych Orlanu, zwłaszcza tego przy stacji na ulicy Łaskiej. Większość skrytek jest otwartych i każdy, kto chce, może odebrać cudzą przesyłkę. Więc jeśli macie paczkę do odbioru, to pospieszcie się. Sprawę zgłosiłem o cudze stacji, która kompletnie mnie olała i, mówi, i odmówiła nadania paczki, bo przecież po to jest paczkomat. No, w sumie tak. Tak naprawdę, mają, mają rację, ale z drugiej strony. Yy... Bierzcie ten paczkomat, taki prawdziwy paczkomat od impostu, nawet jeżeli to będzie mobilny paczkomat, w którym będzie pan biedny czekał przed świętami, żeby wydać no. wam paczkę, bo niedługo się zaczną jaja. Chociaż ostatnio też został spotet paczkomaty, które jechały na przyczepach, już, że tak powiem, przygotowanie do świąt coraz Takie... bliżej święta, no coraz bliżej święta. Eee, no. Pytanie, co zawiodło. Zakładam, że coś z systemem informatycznym generalnie jest słabo, że otwarte paczki i znaczy, otwarte skrytki możesz sobie wyciągnąć czyjąś paczkę. Nie? Może ktoś tam zamówił naprawdę upragnionego laptopa albo dla kogoś prezent, jakiś tablet czy cokolwiek. I czy, to będzie, czy to będzie też znowu dziesiona, jeżeli ty wyciągniesz z otwartego paczkomatu paczkę? Oczywiście, że będzie, no aleś, no No jak to będzie dziesiona? No bo to nie jest do ciebie, no. Ale jest do, nie do kogoś Czekaj, tam. no w myśl, w myśl. No dobrze, okej, okay, nie a będę. Ty, tutaj. Ale chciałem się zapytać, a yy, ty miałeś styczność z tym, że mogłeś sobie wziąć wysyłkę do na Orl? Nie, nie, no nie spotkałem się z tym jeszcze, znaczy. Jest... Ciekawe, skąd są te przesyłki potencjalnie. No myślę, że z jakiejś strony na przykład poczty polskie. No. Albo... A tam awizo można znaleźć też. Między innymi. Ale Aha. inaczej nie wiem. Myślę, że jeżeli już są tam paczki włożone, to myślę, że do orlenomatów można nie, na pewno. zamawiać. Można nie, nie, rzeczywiście na Allegro nie widziałem, tylko na Allegro już pojawiają się możliwości tam, gdzie są dostępne e, skrytki pocztowe, te elektroniczne mhm. allegrowe, tak? Mhm. O których alegromaty. też wspominaliście. Allegromaty. Inna... To się inaczej nazywa. Jakieś automaty Allegro, pewnie. Nie, nie jeszcze inaczej. No okay. nieważne, w każdym razie tam już będzie też można wybierać. Zakładam, że tutaj podobnie z Orlenomatem, nie? Bo możesz normalnie na Allegro wybrać sobie, jeżeli kupujesz do punktu odbioru, Aha, to możesz tam wybrać spina sobie tam jest Orlenomat. paczka w ruchu, tam jest żabka, i tam też mhm. zapewne jest na przykład Orlen stacja Orleno, okay. albo pewnie pojawia się też Orlenomat, który gdzieś tam jest wpięty tą sieć okay. informatyczną. no, na pewno no Mimo jest, wszystko no... jest to dosyć słabe rozwiązanie. Mimo wszystko ja rozumiem też jakby stację no, na, na stacji, na której one trochę zaczynają działać i to też jest dla mnie ok, że zaczynają powoli działać jak trochę stacje amerykańskie, na które żeby zatankować to podjeżdżasz, przeciągasz kartę bezpośrednio w na stacji benzynowej przy dystrybutorze w Stanach i się, wieszesz, a sklep służy do kupienia nie wiem wielkiego wielkiej sody tak litrowej z dużą ilością kostek lodu i żeby odjechać dalej, nie? Więc no tak, tak, na, tak, tak samo z, jest na lotosie czy na orlenie. Znaczy ja wolę, jeżeli już muszę zatankować, bo naprawdę jadę na oparach i tankuję po drodze na lotosie, to tak naprawdę skanuję qr code i płacę z komórki. nie wchodzę w ogóle do środka, bo tam są bardzo nieprzyjemne osoby, które obsługują. To zależy od Nie, nie, no, myślę, że zależy od stacji, ale na tej stacji, na której ja, czyli to jest lotos ale i naprzeciwko PPNT w Gdyni bardzo niemiła obsługa jest. A, to faktycznie, tam jest akurat do dupy. Ale powiem Ci jedną rzecz. Wydaje mi się, że gdyby to była stacja BP, to by się tak szybko ta informacja nie rozniosła po internecie. Taka jest moja sugestia. Myślisz? Tak. Tak, tak no bo to jest, wiesz, jakby... A o... mówisz prywatne wel państwowe, czy co? Nie, mówię, że Orlen, nie? I Orlen chujowy to wiadomo, że się rozniesie szybciej. No dobra, nie? może tak być, może tak Ale być. wiesz, jest to zabawne, no bo to jest tak, jakbyś, nie wiem, miał jakąś taką automatyzację, wiesz? Tym bardziej, jeżeli jesteś przyzwyczajony do tego, że coś działa dobrze, nie? Mhm. No to jak później to jest coś takiego, jakbyś, jak szybko by się rozniosła informacja po internecie, jakby ktoś jechał Teslą i ona by zaczęła sama na przykład drzwiami otwierać i machać, nie? To momentalnie, nie? No bo no tak. przecież to jest ta Tesla, która niby miała być taka, od, od razu byśmy o tych ludzi, którzy są nastawieni Negatywnie do tej mm -hmm. Tesli, od razu by to wszystko powiadomie, no macie swoją technologię. no. No, Chciałeś mieć ze smartfona otwierany samochód, tak? Bo może jeszcze, żeby sam jeździł najlepiej, nie? To patrz jak pierdolnie w ciężarówkę, to zobaczysz. Całe ludźmi... Wiesz, to tak później. Nie mi więcej tak wygodzić. To się Oczywiście. tak nakręca. Nie? Oczywiście, bo... że tak więc. Ale śmiesznie, tak czy inaczej. Ja I nie wolno, byłem... nie, wolno, nie wolno robić dziesiony w takiej sytuacji. Nie, nie polecam, bo są kamery i ogólnie wiadomo. No. Oczywiście, ja sobie tylko o tym ja tylko o tym powiedziałem, posłuchajcie. Wcale nie prześmieczę, wcale nie doświadczenia. Czyjaś własność należy do. Kogoś, kto jest wskazany w danym miejscu, a niekoniecznie do, no do was, tak? bo jest otwarte tak naprawdę. Jeżeli zabieracie coś, co nie jest ważne, co nie jest do was adresowane, oczywistym jest, że wykonujecie klasyczną dziesionę. przywłaszczenie. A potem tak ktoś zwanego. może zrobić na was 60 i będziecie tak jak pan ze zniczami. I będziecie już na przykład. 5 Ad, lat będzie wam Adam grazić. B. Zamiast Adam Borodo. Chyba, że Doktor z... Adam B. Nie, tak. Be, bez przesady. No. <laughs> Dobrze, bez posłuchajcie, może jest jakiś inny. Adam Borda na przykład. Jest, o, widziałem ostatnio, zapomniałem ci tego przesłać. Możesz pozwać firmę, która się nazywa Abus mhm. i zajmują się robieniem takich zabezpieczeń do rowerów, mhm. dlatego że mają nowe zabezpieczenie kolorowe swoją drogą, i które się nazywa Bordo. O, nie, ta zniewaga I, krwi. I, co wymaga. ciekawe, jest dostępny również w kolorze Bordo. Także wiesz, wydaje mi się, że tam Ech, powinien. Nie lubimy takich rzeczy. Dobrze. Yy, Ludwiczku. Tak. Przejdźmy do następnej rzeczy. Mam to. 35 Mam to. 13 masz to, dobrze? I chciałbym, e, drodzy słuchacze e, naszego podcastu, e, chciałbym powiedzieć o nauczycielce, która kasowała dzieciom gry, e, gry różne z komputerów. Posłuchajcie, sprawa jest autentyczna i e, ktoś chyba jest generalnie dość mocno chory na głowę, tak bym powiedział. Posłuchajcie, Niebezpiecznik donosi, że nauczycielka kasowała dzieciom gry i filmy z komputerów podczas dalnych lekcji, bo uważała je za nieodpowiednie. I tutaj oczywiście Niebezpiecznik wystosował bardzo fajny, bardzo fajny link, w którym przedstawił zestaw narzędzi, które mają Ciebie bronić, ale tak naprawdę nie dawaj nikomu odpalać z żadnego Teamweavera i brać kontroli nad tym, co Ty robisz na kompie. Oni są dobrzy w dostarczaniu ogólnie takich... Znaczy, fajnie, fajnie wrzucają tak. swoje produkty... Bezpośrednio w, w no, to, co się dzieje. Tak. To jest całkiem dobre. Tak, to jest mistrzostwo świata. I posłuchajcie, na Wykopie y Ktoś wstawił tekst, który też przytaczam, przytaczam naszym kochanym słuchaczom. Nauczycielka skasowała moje gry z komputera. Nakreślę sytuację. Oddałem siostrze mój komputer gamingowy do nauki zdalnej, a sam korzystam z laptopa. Tydzień temu przyszedłem sobie pograć w Paydaya, a tu widzę, że wszystkie skróty są pousywane. Pytam się siostry, co zrobiła. Ona odpowiedziała, że jej wychowawczyni przy pomocy aplikacji zdalnego sterowania komputerem pousowała jej pliki niezwiązane z nauką. Dzwonię do nauczycielki i pytam się, co ona sobie wyobraża. A ona mi na to odpowiada, że skasowała gry, bo nie życzy sobie, aby grała w czasie jej lekcji. A czy ona grała w czasie lekcji? Mówię jej, że to były moje gry i z pewnością jedenastolatka, która jest jedną z najlepszych uczennic, raczej nie gra w czasie matematyki w GTA czy CSA i nie dotarło to do niej. Dopiero podczas zebrania z rodzicami udało się do niej dotrzeć, bo okazało się, że facetka. Bardzo fajnie, to tak jak z, z Władców Mógł był, o nie, facetka. Tak, 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 Ingerowała w komputery innych dzieci, na przykład jednemu z rodziców usunęła ściągnięty serial Gry o Tron, a innemu wykasowała Minecrafta. I co do ostatniego zdania, mianowicie skasowania komuś z serialu, serialu Gry o Tron. Całkowicie się zgadzam, bo myślę, że ściągnięcie z serialu Gry o Tron jest dość nielegalne, bo dostępne jest... skrót do Netflixa. Jest, <laughs> skrót nie. do HBO Go, jeżeli w a, ogóle. No tak. E, ale generalnie to, że ktoś... Tak naprawdę, posłuchajcie. Jezus, Aż przepraszam. Zamurowało was. cię. Żyje tak, zamurowało mnie. Tak, żyję, posłuchajcie. Nie żyje. O Jezus, nie żyję. Pojechało mi za dużo do gardła. Nie mogę. Dlatego. Dobra, ja poopowiadam. Chciałem powiedzieć, że to jest kurna jakiś skandal. I przede wszystkim, jakim prawem w ogóle można wiesz, ingerować w, w, w ogóle w takich okolicznościach, w ogóle co to znaczy, że komuś się nie, nie, ktoś sobie nie życzy, żeby grał. Okej, okay, no jeżeli rzeczywiście ktoś gra w tym samym czasie, no to, no to jest to problematyczne. Natomiast jeżeli nie gra, tylko jeżeli tam są skróty. No to tak, pytanie, czy to jest rzeczywista informacja z wykopu, czy to jest tak naprawdę jakaś wymyślona historia, bo nie zawsze wszystko się zgadza i tutaj też podnosili to użytkownicy na Twitterze, że trzeba jakby w dwie strony zawsze spojrzeć sobie, jeżeli chodzi o, o to, co się pojawia na wykopie. No tak, I tutaj naprawdę. też powiedzieli, że warto przeczytać artykuł przed skomentowaniem tweeta i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale... Posłuchajcie, no mimo wszystko, jeżeli nauczycielka w taki sposób się zachowywała, a myślę, że było to całkiem prawdopodobne, bo myślę, że jest pewna frustracja i też osób, które są zamknięte w domu, siedzą przez internet, nie mają wpływu, jak zawsze rządziły, tak. bo dziennik jest najważniejszy, bo to, co jest w dzienniku jest ważne i jest tym władcą dziennika linijką, i ode tak. mnie zależy, co będziesz w życiu robił albo czy w ogóle zdasz tą szkołę i tak dalej, To ja jestem tutaj królem, tak. zamiast zachęcić ewentualnie do nauki, ale yy, posłuchajcie, to jest trochę tak jak z... Tą linią M banku, która rzekomo do ciebie dzwoni tutaj, albo ktoś tam dzwoni z innego banku. I pan takim zalatującym trochę ukraińskim zaczyna z tobą rozmawiać, że on tutaj z działu technicznego dzwoni. On by chciał zaproponować tutaj, bo ktoś ukradł z konta jakieś pieniądze, ty w sumie tego nie widzisz, ale po chwili każe tobie na komórkę zainstalować aplikację. Ta aplikacja jest aplikacją Team ona ona nie ma żadnego loga banku, niczego. I oni tak naprawdę za chwilę się połączą, będą bez Twojej wiedzy ingerowali w Twoje konto, autoryzowali SMS-y, które przychodzą i wysuną ci pieniądze, nie? Ale tutaj w podobny sposób, no, y, pytanie też, czy nauczyciel kazał tej osobie, albo, bo ingerencja i przejęcie kontroli nad komputerem, to albo pani od matematyki musiałaby znać się na y, zdalnym zarządzaniu komputerem i 11-latka musiałaby wiedzieć, gdzie jest adres IP, żeby móc przez zdalny pulpit na Windowsie ogarnąć ten komputer, albo by kazała zainstalować Team Weavera, którym ewentualnie możemy wykonać pewne operacje, tak, z naszej zgody, więc y, no, pytanie, czy to działa w taki sposób w dwie strony. Y, no, to Ma tyle. Mam nadzieję, Dzieje, że to jest nieprawdziwe, natomiast jeżeli by się okazało, że jest prawdziwe, no to jest to przerażające. No nie? jest to bardzo przerażające, tak naprawdę. Ale więc... jak sobie przypomnę, na przykład, że w mojej szkole podstawowej to się zdarzała, na przykład y, katechetka, która żądała, żeby dzieciaki oddawały kurna tazosy z pokemonami. A było coś takiego? Było, normalnie. No, panie. No i wiesz, i, albo że konfiskowali jakieś zabawki. No to wiesz, to też teoretycznie, jakbyś się teraz do tego Gdyby to się działo w tej chwili, no to jest to ingerencja, wiesz, w twoją jakąś tam własność. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. Nieważne, czy jesteś dzieckiem, czy nie jesteś dzieckiem, więc, e, więc może to jest takie współczesne, wiesz. Możliwe, no niestety, Pani zeszliśmy zbanowała to. Zeszliśmy na ten na ten element, że tak powiem, nauki zdalnej wszystkim daje to siwe znaki siedzenia w domu i tak dalej, więc no. Wszyscy świrują, tak bym to powiedział, ale autentyczna to przekraczanie granicy prywatności przez w jakiś sposób nauczycieli, którzy myślę też pewną, czują pewną frustrację, jest nie do, nie do wytłumaczenia w żaden sposób. No nie, bo nie są, powinno są się inne w ten sposób na tak. sobie z, z takimi problemami. Tylko jeszcze tak szybko powiem w nawiązaniu do tego, co jest, to Krupiak jakby wstawił informację o tym, że możemy sprawdzić, czy Twoja kawa jest polska. Nowa strona internetowa, nowa wersja aplikacji. Czy kawa jest Pola. polska? Tak, czy kawa jest polska, nie? Tutaj, ktoś też, tutaj też ktoś na Twitterze jakby podjął ten temat i napisał szok poznawczy w związku z trwającą 6 lat inicjatywą wspierającą lokalne produkty. I tak naprawdę Bartłomiej Sienkiewicz, który zapisuje, czy to się dzieje naprawdę. Powiedzcie mi, że nie, proszę, sprawdź, czy twoja kawa jest polska, nowa strona internetowa i nowa wersja aplikacji pola Klubie jegiłońskim. Ale jak tre... się sprawdza? Ostatni poczekaj. trend, ostatni, ostatni trend, yy, ostatni trend dość długi, yy, trwający w Polsce, to jest. Yy, no, po, kupuj tylko polskie produkty, <laughs> produkty tylko z Polski, tak jak nie lubię z Biedronki robić zakupów i wyciągasz ten paragon na tam napisane. Tyle i tyle przeznaczyłeś na zakupy polskie. Ja tego nie cierpię, po prostu mnie to tak irytuje. Nieważne na jakie przeznaczyłem i ile przeznaczyłem. Ważne, że jest po prostu ogarnięte i tyle. No ale lepiej to, niż na przykład, żeby się pojawiło za każdym razem, jak ty wychodzisz z tej biedronki, taki wyświetlasz nad tobą, nie? On wydał dychę na pomidory. Ja nie, nie wiem, co wtedy się. Ale poczekaj, bo mnie ciekawi jedna rzecz, co to znaczy, że. Yy, że kawa jest polska. Wiesz co? Yy, Klub Jagielloński, zaraz Wam doniosę, tylko poczekaj. Ja sobie nie, bo, przeklikam. bo mnie ciekawi, bo yy, przecież kawa yy, zawsze pochodzi skądś. Czy Oczywiście. jest wypalona w Polsce? Czy jest co? <laughs> jest e. Zebrana przez Polaków na emigracji w Brazylii? Nie, poczekaj. Albo wyprodukowana, betioki? ale też nie mówimy o kawie, która. Poczekaj, wrodzę nas a nie mówimy też o kawie, która jest kawą upaloną, To ziarnictwo wiadomo, że tak jest, ale mówimy na przykład o kawie rozpuszczalnej jest częściowo chemiczno przetworzoną kawą tak i ona jest wyprodukowana w Polsce i tak dalej i tak dalej. Czyli no tak, ale możesz zobacz. sobie zeskanować, bo mm -hmm. jest aplikacja, która pozwoli, ja wiem, bo ta... pozwala tobie ja, ja skanować. Ja tą znam. Od... Ona właśnie... się nazywa Pola. Ja ją ja... ja... dokładnie. Ja ją nawet testowałem na samym początku, jak to było 100 lat temu, jak oni to wypuścili. I to był całkiem ciekawy pomysł, dlatego, że mogłeś skanować kody kreskowe i tam ci pokazywało, jaki jest kraj pochodzenia danego produktu. Co było całkiem spoko, bo na przykład, jeżeli chciałeś sobie kupić jogurt i zależało ci z jakiegoś powodu na tym, żeby kupić jogurt od polskiej mleczarni, zamiast od na przykład niemieckiej leczarni, no to mogłeś tak sobie zrobić. Jest, nie? Tak naprawdę to, do czego się odnosi, to jest tak naprawdę to, że klub Jagieloński odniósł się do niego i radosław Sikorski oskarżył nas o nacjonalizm. Patriotyzm gospodarczy jak maszerowanie w bruszty nowych kaloszach. I tutaj tak naprawdę... Brunatnych Klubie Gieląski... Przepraszam, brunatnych koszulach. Dziękuję bardzo. I Klub właśnie odniósł się jakby do Aha. tego, tak że to się nie dzieje naprawdę. że Zostaliśmy, że tak powiem, zetknięci na ten balkonik nacjonalizmu, a tak naprawdę akcja tego, że to jest polskie, rzeczywiście produkt z Polski, kupowane w Polsce, zgadza się, bo była taka akcja, ona jest bardzo długo i pozwalała też nam sprawdzić, czy to jest produkt zagraniczny, czy nie. Co będziemy kupowali jest jakby... Od nas zależy. Nie? Więc. Ty, no, ale to jest wiesz, trochę. Wiesz, jakim to jest Rodem? To jest Rodem trochę nastraszone tym no, tym zdziczeniem języka politycznego, mówienia o narodowości, o nacjonalizmie i tak dalej tak dalej. Więc pewnie stąd poszły jakieś pomyje. Ale druga kwestia jest posłuchaj, związana chyba trochę z tym, że może pan Radek nie doczyta, albo może pan Radek nie wie, albo pan Radek zbyt często ceni tego człowieka, ale może zbyt często. Znaczy, wiesz, tutaj jeżeli... Po nagłówkach jakiś jedzie, nie? Nie czytałem tych wpisów, ale jeżeli rzeczywiście tak to porównał, no to jest troszeczkę odklęty rzeczywistości. No zobacz, to, co się, to się nie dzieje naprawdę, powiedzcie mi, że nie, proszę sprawdź, czy Twoja kawa jest polska. Nowa strona internetowa i nowa wersja aplikacji Pola, klub Jagieloński. Napisał na Twitterze Bartłomiej Sienkiewicz, wtorował mu Marek Belka, już nawet oni zauważają skutki zmian klimatycznych. Polskie plantacje kawy, to brzmi nawet dumnie. Climate Action. Jednak najdalej posunął się Radosław Sikorski, sprowadzając aplikację pola do nacjonalizmu. A herbatę i, pomarańcze i banany, nacjonalizm szkodzi zdrowiu. Czy naprawdę doszliśmy już do momentu, w którym świadoma konsumpcja pra, e, praktykowana powszechnie na Zachodzie, może dla części Polaków stać się tak. okazją do pompowania? E, fantomowego balonika tak, tak. I, tu I to się jest, to jest stu, bardzo dobre podsumowanie. W stu procentach się zgadzam, dlatego, że <coughs> trzeba być naprawdę niespełna rozumu, żeby takich porównań Oczywiście, dokonywać. że tak. Zresztą tutaj w skrócie, na samym początku też jakby podnosimy to i Wam to przekazujemy, że z badań Open Research wynika, że nawet 90% Polaków chce znać pochodzenie produktu przed jego zakupem. I zajebiście. Zgadza się, bo ja również na to zwracam uwagę. Tylko też chciałbym powiedzieć, że nie zwracam uwagi na to, że jeżeli coś było wyprodukowane w Niemczech albo w Stanach, czy pochodzi, nie wiem, z, z RPA, z Ukrainy czy z Rosji, obojętnie. Nie ma to dla mnie znaczenia. Chcę po prostu wiedzieć, kto to wyprodukował, załóżmy, tak, albo skąd jest ten produkt. Zwracanie uwagi na polskość produktu to prosta droga do nacjonalizmu. W takim razie większymi nacjonalistami są już Szwajcarzy oraz Włosi. Zgadzam się też. W jak akurat pewnie są. Nie, no ale wiesz, to jest 100% prawdy, bo... Oceniając no. polskość produktów, aplikacja Pola bierze pod uwagę między innymi, czy dana firma prowadzi badania plus rozwój w Polsce, czy stoi za nią polski kapitał. No i zajebiście. Bardzo dobrze. I tutaj jakby myślę, że trochę za bardzo weszło Twitter za bardzo wszedł. Za bardzo wszedł. Twitter, za bardzo weszło zdenerwowanie na tak. obecną sytuację, tak, no zamiast spróbować być w opozycji, która rzeczywiście z tym jakoś walczy. Żebyście mnie zrozumieli. Lubię tego człowieka, znacie nasze poglądy, moje poglądy obojętnie. Cenię mam zresztą książkę pana Radosława cenie, ale tutaj to akurat, no myślę, popłynął w opór, tak, popłynięte dość no, mocno. Nie? W sensie, wiesz, ja się utożsamiam z tym mocno, dlatego, że Ty, wiesz, chyba publicznie o tym nigdy specjalnie nie mówiłem, bo nie uważam to za jakiś specjalny mm -hmm. powód do, czy właściwie konieczność do, do, do wyrażania swoich opinii, ale ja na przykład wolę robić zakupy w marketach, które są bardziej lokalne, tak. jeżeli już muszę robić te zakupy faktycznie w marketach, a nie w sklepach osiedlowych. Oczywiście. I Moje pobudki są właśnie takie, żeby kupować w sklepach z polskim kapitałem. I nie ma to, uważam, nic wspólnego z nacjonalizmem, tylko bardziej z tym, że chciałbym wspierać przedsiębiorców lokalnych, dlatego że nie zawsze chcę wspierać przedsiębiorców zagranicznych. No, I mam do tego pełne prawo i będę tego prawa o to prawo walczył. Niezależnie od tego, czy jakaś mądra głowa, która miała swoje parę chwil, nie mówię tutaj bezpośrednio o panu Sikorskim, tylko o tych innych komentatorach również, mieli swoje parę chwil, żeby wylać do, oczywiście mhm. i poza tym do normalności pewne rzeczy sprowadzić w czasie swojego rządzenia. Tego nie zrobili, więc teraz niech jakby. Gonią się. No... No, wiadomo o co chodzi. No. Dobrze. Ja bym się chciał jeszcze odnieść, będąc przy tym tak naprawdę, chciałbym się odnieść do, do Oli, która odsłuchała nasz odcinek i chyba wczoraj dostałem od niej wiadomość, że nie krytykujcie chłopaki Eurostatu za wyniki, odnosząc się do ostatniego, od ostatniej strony historii. Tak? Ludzie nie czytają i nie mamy mierzyć 40% głosujących ewentualnie na taką lub taką partię swoją miarą. Przecież gdyby czytali, interesowaliby się techniką, teorią ewolucji i wiedzieli, że bez. Że bez zieleni się udusimy. No, no. to podsumowaniem jest też to, że pisnie miałby myśmy... elektoratu. Nie no, myśmy tam częściowo mówili, ja tylko mu... ja byłem tylko zdziwiony gdzieś... tym, że, że ludzie ogólnie nie czytają i że nie wiedzą, że. Znaczy ja ci powiem jedną rzecz dać. Że, szczerze, tak szczerze mówiąc, no. to tak jak znam zwolenników również partii rządzącej, to nie mogę powiedzieć, że ci ludzie nie czytają. Więc bym powiedział, że czytają częściej, tylko czytają troszeczkę inne rzeczy. E, które może w inny sposób tłumaczą być. inne zagadnienia. E, natomiast myśmy nie krytykowali chyba nie Eurostatu jakoś za, specjalnie za to. to kim my jesteśmy, żeby krytykować Eurostat? Oczywiście, że natomiast tak. Natomiast śmieszne, śmieszne były te statystyki. Myśmy krytykowali chyba to, że się wyciąga te statystyki i rzuca w nagłówki, nie? I potem się robi z tego sensację, podczas gdy się okazuje, że tam wiesz, 18% to rzeczywiście jest troszeczkę. Ciężki klimat, ale te się tam 78 czy 88% pozostałych osób, no to, to jednak tam trzymają poziom. Nie? Eee, dobrze, Ludwiczku. Przejdźmy do następnego tematu. O czym mówimy teraz? Eem. Jeszcze nie wiesz. Tak, nie, nie, ja wiem i chciałem do tego, e, chciałem do tego nawiązać, posłuchajcie. Mam to. Masz zapisane? Tak. Eem, piekło za, zamarzło. O! Posłuchajcie. No, bo... e, nie. Znowu pewnie tak, ale posłuchajcie, jakby to jest fajny news. Myśmy troszeczkę na początku, przed nagraniem, żeśmy nastrajali się do dyskusji, omawialiśmy sobie tematy, o których będziemy dzisiaj z wami rozmawiać i jednym z nich było to, co donosi portal ThinkApple.pl, ale też biuro prasowe samego Apple w dniu dzisiejszym, czyli w środę, 17 listopada, ogłosiło, że. Self, ogłosiło tak zwany program Self Service Repair, czyli umożliwienie użytkownikom samodzielnej naprawy ich sprzętów z nadgryzionym jabłkiem. I na początku sami będziemy mogli naprawić sobie iPhone 12 albo 13, a w następnej kolejności maki zm 1. I bardzo fajne obrazki, że tu się pojawiają w tej, w, tej, w tej informacji. Jak to będzie mniej więcej wyglądało i gdzie to będzie póki co dostępne? No, oczywiście, póki co dostępne w Stanach Zjednoczonych, już chyba za niecały miesiąc. Program musi na początku 2020 roku, przepraszam, w Stanach Zjednoczonych, a później yy, i w późniejszej części roku będzie rozszerzony na kolejne kraje. I teraz użytkownik zagląda do przygotowanej przez Apple specjalnej instrukcji, żeby zorientować się, jakich części narzędzi potrzebuje do samodzielnej naprawy. Użytkownik zamawia potrzebne części narzędzia z nowego sklepu online, który otworzy firma z Cupertino, tak zwany Apple Self Service Repair Online Store. Nie wiem, jaki będzie skrót: A-S-S-R-O-S. -S ASROS. <noise> tak jak to jest. ładne. ASROS. No. I po przeprowadzeniu domowej naprawy, posiłkując się oficjalną instytucją Apple, użytkownik będzie mógł, i to jest akurat spoko, odesłać stare części do recyklingu, za co otrzyma zniżkę na kolejne zakupy sprzętu Apple. Pośrednio do Afryki będzie mógł odesłać. Prawdopodobnie tak. tak. Zakładam, że jednak etykieta zwrotna będzie wysyłana bezpośrednio do centrum dystrybucyjnego, z którego to będzie przychodziło. Ale... Y to jest chyba, znaczy nie chyba. Zwróćcie uwagę, że to był jeden jedne z urządzeń, które tak naprawdę, nie wiem, dysku twardego nie rozbudujesz. Znaczy w większości ultrabooków, czy tych cienkich laptopów, które możemy, mamy, kupujemy i tak dalej, no niestety mają już jakby, one są cienkie i ta miniaturyzacja też powodzi, powoduje to, że Dyski twarde na przykład są w postaci chipu bezpośrednio wlutowane w płytę główną i tak naprawdę kupujemy już komputer z, konkretnym, z konkretną wielkością pamięci. Nie? I czasem się okazuje, że tam po, nie wiem, roku czy pół roku użytkowania komputera, jednak ten, ten nie wiem, 256 GB czy 512 GB okazuje się być za małą ilością danych. I Apple był zawsze tymi urządzeniami, które było bardzo trudno samemu serwisować. Znaczy się, może nie aż tak trudno, ale no nie wiem, otworzyłeś ekran, nie miałeś odpowiedniej uszczelki, bo dokupiłeś też ekran, który był, nie wiem, segmentacja związana z ceną, tak? Fragmentacja ceny. Możesz kupić tańszy za 200 zł, droższy za 400 i jeszcze droższy tam za 800, który będzie prawie ala retiną, tak? Która, którą miałeś u siebie w telefonie. I teraz bardzo fajnie jest to, że wy... myślę, że Apple troszkę czkę zaczyna wychodzić hmm, bo była też taka informacja posłuchajcie że nowe iPhone 13 jeżeli będziemy chcieli wymienić ekran w tym telefonie bo coś się zbije to tak naprawdę nie będzie można używać Face ID, które dało się przełożyć między jednym a drugim, bo one przestanie po prostu funkcjonować. Nagle się okazało, że po aktualizacji nagle się okazuje, że będzie to działało i nie będzie żadnego problemu, że udało się to softwareowo zdjąć, więc nie będzie zablokowane. I z drugiej strony myślę, że to też jest pokłosie właśnie tego, że między innymi Komisja Europejska chce nakazać zunifikowanie portu ładowania, nie że to ma być port Lightning, tylko żeby to był już jeden port do wszystkich prywatnie telefonów, czyli USB-C i dodatkowo Zajniki. też była dosyć duża akcja w stanach zjednoczonych prowadzona, że nie ma dostępu do części zamiennych. To co wymaga mhm. też Unia Europejska między innymi dostawców, że użytkownik w tym podstawowym zakresie jest w stanie samodzielnie wymienić, wymienić no zrobić, przeprowadzić naprawę, tak? Mając tam jakąś elementarną lub też niewiedzę. Dochodzimy do momentu, w którym Apple self-service repair będzie działało trochę jak IKEA, czyli będziemy mieli instrukcję ale widzę, że wietrzał też ten drugi element, bo będzie około 200 oryginalnych części i narzędzi, które będzie można wymienić. Będziemy mieli śrubokręt, który będzie sygnowany logiem Apple'a, mhm. do tego ściereczkę, która również będzie. Zresztą widać na zdjęciach, które tutaj macie podłączone. one też na stronie link do Think Apple u. będzie też kierował. Posłuchajcie, no, widać, że jakby pani, która naprawia swój telefon, ma go postawionego w takim specjalnym statywie, na jakiejś szmaczce do tej szmatki jest uziemiona, tak, żeby odprowadzać ładunki elektryczne. I to i pewnie dodatkowo myślę, że tak, bo to będzie ten, pewnie będzie zestaw standard albo minimal, Bluetooth, standard. Lutownica w... od Apple. Prawdopodobnie tak. Mhm. Tutaj widzisz pani jeszcze ma iPad otwartego, na którym pojawia się ta instrukcja i ma rękawiczki. Mhm. Pewnie będzie można też kupić rękawiczki z logiem Apple, którymi tylko w tych oryginalnych rękawiczkach wiesz, że nie zrobisz żadnego faulu naprawiając Aja. swój telefon. Yy, cała, znaczy wiemy, w którą stronę to pójdzie, że będziesz musiał kupić jeden zestaw, potem, nie wiem, kupujesz zestaw za 99, ale będziesz musiał dokupić jeszcze coś, żeby to rzeczywiście działało, albo kupić sobie zestaw maxi super duper wypas, żeby całej rodzinie naprawiać za 1000 dolarów załóżmy, nie? Z częściami zamiennymi. Ogólnie sama idea tego, że no, może się zdarzyć, że słusze nam się ekran. On się strasznie porysuje i tak dalej. Jeżeli dostaniemy i będziemy mogli kupić sobie nowy ekran, który będziemy mogli podłączyć, który będzie sygnowany logiem Apple'a, bo tego jest trochę wyprodukowane, uważam, że to jest akurat dobry pomysł. Hey. Ale zobacz, ja oglądam tych ludzi, którzy naprawiają telefony, bo to jest całkiem satysfakcjonujące do oglądania. I wiesz, tak szczerze mówiąc, to wymiana ekranu, ona, jak ktoś ogarnia to, to wygląda bardzo prosto. Yy, nie, Ja się z tobą zgadzam, Ale bo ja wiesz, tam są jakieś kwestie takie, że oni tak muszą podgrzać ten ekran. Tu Zgadza się, żeby klej odszedł, żeby potem uszczelka odeszła Dokładnie. dobrze i tak dalej, nie? Więc to, 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 wiesz, to myśmy kiedyś może i rozbierali te iPody, w których można było łatwo wymienić baterię, potem tylko wcisnąć obudowę z powrotem i tyle, ale troszeczkę to poszło do przodu. Te, wiesz, te, te telefony. Najcięższy są ja pamiętam, w iPhone 4 był do wymiany, bo trzeba było, żeby wymienić ekran, trzeba było najpierw od tyłu odkręcać cały telefon, wyciągnąć wszystko łącznie z ramku, żeby wypiąć ekran. No A tak. w iPhoneie SE czy w iPhone'ie 7? To tak naprawdę odkręcasz śrubki, podnosisz ekran, wypinasz, wpinasz nowy. I tam nie ma jakiejś super filozofii, żeby no. to wymienić, nie? Ale jest kwestia samej uszczelki, innych rzeczy, żeby no właśnie wodoszczelność i inne rzeczy były. Zresztą Apple zaznacza, że self-service repair powstał z myśl o użytkownikach, którzy posiadają dużą wiedzę techniczną i doświadczenie w naprawach sprzętu elektrycznego, nie? No to ma to wtedy znaczenie. Ale sens oczywiście jest. możliwość domowej naprawy sprzętu będzie miał każdy użytkownik jego kwalifikacje. Nie będą weryfikowane. O, to nie bardzo będą w żaden sposób weryfikowane. Nie będą sprawdzać tego, czy ty faktycznie możesz to zrobić, czy nie, to bardzo dziękujemy. Ale jest Apple. bardzo fajne podsumowanie całego artykułu, że na pierwszy rzut oka wygląda na to, że istniejące serwisy Apple będą miały paradoksalnie jeszcze więcej pracy. Naprawienie sprzętu zepsutego w czasie domowej naprawy. Tak. Znaczy, wiesz, na, na pewno należy o tym mówić w takim kontekście, że ludzie, którzy zajmują się zawodowo naprawą sprzętu elektronicznego, będą mieli faktycznie dostęp do części i to jest bardzo ważne. Super ważne nie. to jest tak naprawdę, bo, no mówię, nie kupujesz go, nie kupujesz Chińczyka z AliExpressu, czy ktoś po prostu nie kupił Często do centrów handlowych niektórych takich mniejszych, uh -huh. które są przy jakimś oszą czy tam kiedyś te były, to tam wiesz, wchodzisz kilka jakichś tam sklepów z rajstopami tak. z czymś, ale na przykład w wiatrołapie stoi budka tak. y, pana, który ogląda coś na laptopie, i przy okazji przynosisz mu telefon kosztujący 4,5 tysiąca, bo zbił ci się ekran i żeby to wymienił. Tak. Więc pan generalnie wali młotem, coś tam jeszcze robi i wkłada ekran, który kosztował, nie wiem, 10 zł w hurcie. Tak? Dobrze, wkłada koło. telefon za... tak. do czterech koła, i tak naprawdę nagle się okazuje, że przestaje być, nie wiem, Aptyki nie ma, przestaje mm -hmm. kolory jakieś wyblakłe są dziwne i po chwili przestaje to działać. Więc w kwestii tego, że będziemy mieli dostęp do tylko pytanie: nie? ile będzie kosztował ten ekran? Bo jeżeli ekran w telefonie za 4,5 kloca będzie kosztował 1500 ziko, no to pytanie jakby: co dalej? nie? No tak, ale jak kupujesz sprzęt za 4,5 koła, no to liczysz się z tym, że to jest, wiesz, to jest troszeczkę taki przykład, jak yy, ludzie sobie kupują drogie zegarki na ręczne. A potem się okazuje, że trzeba go oddać na serwis i ten serwis, na przykład przegląd takiego zegarka kosztuje 850 zł. Nie? Mm. Wszyscy mówią, e, panie w ogóle, to to ja, ja do tej pory nosiłem takie, tylko baterie wymieniałem i w ogóle na co to komu, a komu to potrzebne. Nie? Oczywiście. No, musimy mieć taką świadomość, no, że te urządzenia są drogie. Jeżeli ktoś chce mieć oryginalne rzeczy, to jest tak, jak wiesz, serwisowanie samochodu na oryginalnych częściach. Mm -hmm, mm -hmm. Chcesz, możesz. Proszę bardzo. No, wiesz, alternatywa będzie ale... dalej Chińczycy będą dalej produkować zamiennik. Ale dobrze, że jest, bo teraz tak naprawdę jak ci się zbije ekrany, miałem to okazję, znaczy to okazję, taki mm. przykład Pro. Jak wracaliśmy ze Stanów, w Stanach wszystko ok. W samolocie w sumie ok, ale go nie wyciągałem. Ale coś tam. Ja nie zwalam na nikogo. No, Wydawało no. mi się, że tam dziecko jeździło mi po nim przed samym no. wyjazdem, jak wylatywaliśmy z powrotem do Polski. No i jak już rozpakowaliśmy się w Gdyni, usiadłem z tabletem, żeby tam ogarnąć temat, patrzę zbity ekran na iPadzie. Pierwszy raz w życiu w ogóle mi się zbił ekran, nie? No to jedyna jaka była możliwość, to wymiana tak naprawdę jakby na nowe urządzenie, w którym nie wymieniają ekranu, mhm. tylko wymieniają urządzenie. Musiałem za to 2800 zł zapłacić, nie? No więc właśnie. Więc jeżeli jakby dostaniesz tą część i tą możliwość wymiany, tylko póki co mówimy o iPhone'ie 12, 13, czyli tych mm. najbardziej popularnych urządzeniach w tym wypadku, nie? No miejmy nadzieję, że to będzie miało też zastosowanie do starszych ja urządzeń, osobiście że to przedłuży się... cykl użytkowania Znaczy, ja Ja osobiście, znaczy te, te telefony i tak, bo Ty używasz iPhone'a SE, który de facto jest iPhone'em 8 czy 7 tak naprawdę, tak, nie? Zgadza się. Więc Zaznacz. cykl życia ogólnie jest ekstra, nie? Bo, bo, bo naprawdę, jaki producent, 7-letni o tym kilka razy rozmawialiśmy, mm -hmm. siedmioletnie telefony, cały czas jakby nie spowalnia, czy Apple to spowalniało, czy spowalnia, czy nie, nieważne, tak, ale telefon nadal jest bardzo responsywny, działający i tak dalej, nie? więc yy, fajnie, że będzie ewentualnie możliwość, no, ja naklejam i tak szybę na ekran, żeby mhm. była, w sensie szkło, które jest ok, ale jeżeli okaże się, że będzie możliwość, w której nie wiem, zbije mi się ta szyba, ale zbije mi się też ekran i jednak dostanę oryginalną uszczelkę, dostanę jakiś sprzęt, który będę mógł to zrobić bez problemów, zrobić to samo, bez zniszczenia sobie telefonu mhm. i będę mógł to zrobić z własną odpowiedzialnością, ewentualnie mieć do siebie pretensje. Mnie to bardzo cieszy. No tak, no i jeszcze musimy pamiętać o tym przede wszystkim, że do tego całego działu, który się bardzo szumnie w korporacjach nazywa RD, czyli Research and Development. Tutaj zapłacimy też za to, że instrukcje, które dostaniemy, to nie będzie instrukcja do jakichś chińskich słuchawek, Dokładnie. tylko będzie coś, co jest faktycznie przemyślane od, od A do Z i istnieje duża szansa, że jakby te urządzenia będą rzeczywiście serwisowalne w warunkach domowych. I posłuchajcie, Jeżeli druga... wchodzą z tym, to znaczy, że chyba wiedzą, co robią, no tylko pozostaje kwestia taka, że to jest na razie, wiesz, sklep, który ma działać w Stanach Zjednoczonych. Myśmy się jeszcze nie doczekali oficjalnej, oficjalnego sklepu Apple'a w Polsce zwykłego. Stacjonarnego. To ciekawe, tak, to ciekawe. Ale niedługo ile... będzie. No właśnie. Niedługo będzie. No, tak ale, ale wiesz, kwestia jest mimo wszystko związana z tym, że będziesz miał produkt, który wychodzi z fabryki Apple'a i jest przez ten know-how Apple i przez ten departament jakości i tak dalej sprawdzany na tej linii produkcyjnej. Więc to jest akurat Fajne i myślę, że może, jeżeli byłoby to dostępne, zbiłby się ten ekran i przedłużyć jego żywotność, i może nie kosztowałoby to aż takich pieniędzy, albo byłaby to, nie wiem, jedna piąta wartości telefonu. To myślę, że to jest warte, że tak powiem, wzięcia pod uwagę. No, tylko, że jedną piątą pewnie kosztuje ekran, a dwie piąte kosztują narzędzia do wymiany tego. No to też prawda, no ciekawe wiesz. No... Ale raz się zaopatrzysz, to będziemy miał na zawsze. No zobaczymy, właśnie, zobaczymy. Wiesz, chyba, że wejdzie iPhone 14 i już będzie niekompatybilny z narzędziami. Nie, no już myślę, że tak, bo to po póki co są mówiłem. dwa te. No, no dobrze, posłuchajcie. Mm... Kawka i do domu. Kawka i do domu, ale jeszcze zamiast kawki to tylko się pochwalę. 1,01? Trzecia dawka, posłuchajcie, więc jeżeli macie możliwość, ja ostatnio, już prościej nie może być, pojawił mi się w, w moim IKP skierowanie na trzecią dawkę, umówiłem się do apteki, wszedłem do apteki, pan zostawił taką kotarką, rozebrałem się, zaszczepił mnie, po poklikł w komputerze, powiedział dziękuję pani Adamie, do widzenia. I tak naprawdę prościej już nie można, więc jeżeli macie możliwość, to... Śmiało. Ja przyjąłem, twarz mi się nie zdeformowała, 5G dalej mi się nie wyświetliło, więc polecam Wam. Dobrze, a to co właśnie Ludwik powiedział, bo jako, że już powoli kończymy, posłuchajcie, to bardzo istotna rzecz, czyli kawa w Posłuchajcie, partner naszego podcastu, kawa Weronezji z 20% rabatem na kod LPK2021. My dzisiaj sobie popijamy kawę z tego złotego koloru. Niebieskiego, bo super bar. O jezus, to super bar, dokładnie tak. Przepraszam Was, tak naprawdę super bar, czyli to jest y, najdroższa kawa, posłuchajcie, w tym, w tym segmencie kaw w e, Weronezji od kawy w biurze PL, które mamy, ale ona jest 80% arabiki, 20% robusty, więc rzeczywiście dość mocna i dobra kawa. E, średni stopień wypalenia, bo do, mam tutaj taką małą ściągę, którą sobie pozwalam spojrzeć, ale jeżeli mówimy o smakowości, to tak naprawdę jest bardzo intensywne i przyjemny jest ten aromat do picia. Bardzo dobra. Naprawdę dobrze się opije. Ja wam też wyświetlę, posłuchajcie, bo w tym miesiącu z kawą, z kawą, posłuchajcie, z kodem LPK 2021, tą kawę właśnie Super Bar możemy kupić za 57 60 zł 60 groszy. Kawę Veronesi Brasilia możemy kupić za 54,40. Potem mam jeszcze kawę Verinozo Veronesi Oro Cream. Taka proszę bardzo, taka ładna kawa i ona jest posłuchajcie za 2712 z kodem LPK2021. Za kilo, tak Za okay. kilogram, posłuchajcie. Będziecie tak, więc... taniej i lepiej to Jest to wyświetlam wam jeszcze żebyście sobie ewentualnie na to spojrzeli. Posłuchajcie, kawa 2712 z kodem całkiem przyjemny, przyjemny rabat, posłuchajcie na święta Jakulał. Więc serdecznie was zapraszamy na stronę naszego partnera partnera podcastu p Dobrze, to co, 1.04, ja sobie tutaj klikam, że mamy podsumowanie zakończenia naszego podcastu, dziękujemy tym, co byli z nami online, oczywiście tym, co nie byli, również dziękujemy, że są z nami w tym odcinku audio, jest nam super miło, że jesteście z nami. Piąty sezon, posłuchajcie, my niezmiernie jesteśmy z wami, jeżeli macie jakieś tematy, albo chcielibyście o czymś pogadać, to śmiało piszcie, prosimy o udostępnianie, prosimy o yy, polubienie, o followowanie i wszystko, co się tylko da. Zgadza się. To co, życzymy Wam super udanego weekendu, życzymy Wam super udanego wieczoru yy, i słyszymy się jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano. Trzymajcie się, kochani, cześć. Bye, bye. Czekaj, muszę tu przeklikać, tu podgłośnić. Za dużo tego jest tu i tu. Cena profesjonalizmu. Słuchaliście LPK Podcast? Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia, jak zawsze, w piątek, punktualnie o siódmej rano. Trzymajcie się, żeść.